Piotrek! Przyszły wyniki, rozumiesz, są już apolipoproteina, cholesterol, wszystko jest... Co ty pieprzysz? Nie mam dobrych wieści, jest czerwona lampka. Jezu, moje są? Są też, chodź sobie. Ile lampek jest? 10? Tak czuję coś, że to już koniec. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, nasi w sumie, bo jesteśmy dzisiaj z Piotrkiem, witamy Was serdecznie w filmie, który jest bardzo ważny dla keto społeczności. Dla niektórych będzie nic nie wart, tak? Bo to są tylko dwie osoby, ale jakże różne. Przedstawiamy Wam dla dzisiaj... Dla których osób będzie nic nie wart? Dla osób, które powiedzą, że a to przynajmniej na 10 tysiącach powinno być badanie zrobione, tak? Żeby było w ogóle... A, tak. Niemniej tak, nie jest, tak, będzie, tak no. Piotrek, ale nie jest to kanał o tym, żebyśmy coś chcieli udowodnić. My po prostu pokazujemy nasze wyniki badań ludziom, którzy po prostu chcieliby coś zmienić może w swoim życiu. Niektórzy na przykład się boją przejść na keto, bo to wiadomo, trzustka umiera. Jest taki jeden pan stomatolog, który pokazuje, że cały czas coś keto robi człowiekowi, nie? Wszystkie organy chyba wymienił. Wszystkie te złe. Oprócz tych rozrodczych, ale też się przyczepi, myślę. Tak, i przypuszczam, że nigdy taki pan nie zrobi na przykład swoich badań i nie pokaże ich, jakie są wyniki, bo mogą być na przykład gorsze troszeczkę. Niemniej, mnie to też nie interesuje. Jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby wam pokazać, jak się przede wszystkim żyje na keto, czy jest to zdrowy styl życia, czy można przeżyć na tym dłużej. I dzisiaj przyszły wyniki badań. Ale może no... też jeszcze genealogię tego wszystkiego, ponieważ tak, jak robiłeś dobra, pierwszy, jak no... zaczynałeś z dietę keto, prawda, to ludzie mówili... Przypomnijmy, że było to 8 lat temu, kanał natomiast zakładałem 6 lat temu. Miałeś lat wtedy ile, jak zaczynałeś? 25. 25 lat. Wtedy no. Różni ludzie z otoczenia mówili ci, o, to tak długo nie pociągniesz, rok czasu i po tobie, prawda? Tak, tak, to jest no. Niezdrowa dieta, za tłusta. Później, jak założyłeś kanał, pokazałeś, jak to wygląda, zrobiłeś tak. Wyniki badań, mówię, to jeszcze troszkę za mało czasu, poczekaj jeszcze troszeczkę, jeszcze z rok, dwa i wtedy dopiero zobaczysz. Tak, i wtedy po 2 latach zrobiłem badania, nie wystarczyło. Potem było po 4 latach badanie, to też jeszcze poczekaj z 2 lata, wtedy zrób, w takim razie będzie dobrze. Natomiast teraz robimy po 8 latach diety tak? Keto, czyli to, co najwięksi zboczeńcy zdrowotni chcieli po prostu zobaczyć, jak my będziemy się zachowywać, a przede wszystkim jak nasze parametry zdrowotne będą się po takim długim czasie diety keto zachowywać. No i ja już wybiegę troszkę w przyszłość, po tym filmie będzie poczekaj jeszcze drugie 8, bo 8 to jest tak jeszcze, tak. Może tam faktycznie nie zaskoczyć, ale zobaczysz. I ci najwięksi jeszcze propagatorzy zdrowotni powiedzą, nie, dopiero jak umrzesz, pobierzesz próbki, wtedy będzie dobrze. Krótkie przedstawienie może naszych postaci. Ja nazywam się Rafał Kocur i to jest mój brat Piotr Kocur. Ja mam 33 lata, Piotrek ma 40, więc jesteśmy w różnej grupie wiekowej. Ja już też nie jestem tak młody jak wtedy. Trzeba też powiedzieć, że nasze style życia zupełnie się teraz różnią, tak? Bo Piotrek jest młodym ojcem, nie dosypia w ogóle, zdarza ci się spać po 4 godziny, po 5. Czasami śpię. Czasami śpię, tak? Czasami nie śpię. Czy masz czas, Piotrek, na liczenie kalorii, na pilnowanie diety swojej keto? Co ty, ja to keto. Absolutnie to jest tylko to, co mam w lodówce. Po prostu zdałem się na intuicję, to co mam w lodówce, to jem. A że się przez te lata wypracowałem pewne przyzwyczajenia, tak po prostu odżywiam się w taki sposób intuicyjnym keto moim. Tak, czyli jest to nadal styl niskowęglowodanowy, tak? Tak, ukierunkowany na keto. Mało węgli, ale też nie redukujesz do zera jak karniworzy radykalni. Nie. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że obaj trenujemy. Natomiast ja, moi drodzy, wydaje mi się, że jestem w najgorszym punkcie mojego odżywiania, jaki kiedykolwiek stosowałem. Prowadzę dietę keto, wiadomo, cały czas się jej trzymam. Aczkolwiek jem jak świnia do oporu. Nie czerpię przyjemności z mojej diety keto, bo co robię? Bo sobie założyłem 2 lata budowania masy mięśniowej, żeby się okazało, że jednak można na diecie keto budować mięśnie. Co ja robię? Jem nadmiar, Piotrek, jedzenia. Jeśli jest to nadmiar, to ja już naprawdę jem, co popadnie tłustego, byle tylko zapchać kalorie. Moja kaloryka obecna to jest 4,5 tysiąca kilokalorii, więc zastanówcie się, moi drodzy. Nie wiedziałem, że tyle jesz, aż. 4,5. Ja myślałem, że masz ze 3,5, tak, że po 4 max podchodzi. Ja catering rano zjadam 2,5 tysiąca kalorii jako jeden posiłek. Co się dzieje natomiast później? Jeśli ja już nie mogę uzupełnić kilokalorii ze swojej diety, bo uwierzcie mi, dieta keto jest bardzo mocno sycąca, bo jest tłusta. To co robię? Biorę kieliszek i walę oliwę, albo biorę kubeczek i walę śmietanę. Więc ta dieta nie jest najzdrowszą wersją keto, jakie można sobie wymarzyć. Ja nie mogę pościć teraz, a chciałbym troszkę pościć. Ja nie mogę sobie zrobić po prostu przerwy od jedzenia, tylko muszę jeść jak świnia. I jeszcze prawdopodobnie zaprezentujemy trzecią wersję w tym odcinku, czyli mojej żony, która prawdopodobnie je najlepiej z nas wszystkich. Więc co, moi drodzy, przejdziemy pewnie, Piotrek, do wyników w takim razie. Zobaczmy, tak, co tam zobaczmy. Się dzieje. Czy będziemy umierać już na zawał,
czy tak, dopiero za tak, kolejne tak, 8 tak, lat. Tak. Bo ty tak powiedziałeś jeszcze też, że jesteś w takim bardzo kiepskim etapie tak naprawdę swojego odżywiania. No. To nie wiem, czy ja nie jestem w troszeczkę gorszej jeszcze pozycji, bo nie za bardzo mam czas, żeby sobie przygotować fajne jedzenie. Jeszcze mnie zaraził czymś młodym, chyba słychać, jak mówię. W czasie badań Piotr miał jakąś infekcję. Bierz kamerę i będziemy pokazywać. Zaczynamy najpierw, moi drodzy, od lipidogramu, czyli od cholesterolu. Wykadruj, Piotrek, tak, żeby numeru zlecenia nie było widać. Dobrze. Ale, moi drodzy, zalogowaliśmy obydwu ludzi. To jest Rafał Kocur, czyli ja, 1990, jak widzicie, jeszcze młody chłopak. Młody szawik jeszcze. Natomiast tutaj jest Piotr Kocur, 83. Wyniki w takim razie. Przejdziemy sobie do... O, ale tu wyniki to wymagające twojej uwagi od razu. Coś jest, Rafał, niepokojące. Coś przykuło mój wzrok. Natomiast jeszcze się nie łamię tym, bo wielu nowoczesnych propagatorów zdrowego żywienia mówi, że cholesterol całkowity jednak się nie liczy w ogóle. Jak widzicie, cholesterol 213 całkowity, przepieprzony w cholerę. Wiem, ale norma już 190, to 200 możemy zapomnieć. To tak, już zmniejszyli tutaj. Natomiast cholesterol HDL, który teraz już w nowoczesnych kręgach też się go nie bierze pod uwagę, bo on gówno daje, jak jest wysoki, 62 mg na decylitr, LDL wilczany 144,8, cholesterol 151, nie HDL i triglicerydy, czyli też jakieś tam ryzyko zawałowe, im jest więcej triglicerydów, tym gorzej, 31, czyli jakaś haniebna wręcz liczba, bo dorośli powinni mieć mniej niż 150, tak? Tutaj wręcz nic nie ma, więc jest to bardzo ciekawe, Piotrek, zjawisko, nie? 31 u człowieka, który tak naprawdę je tylko tłuszcz, nie? To powinno być tych triglicerydów tam wydupcone naprawdę dużo. To jest najniżej w karierze cholesterol, no. Bo jak zaczynałem, miałem 217. Pierwszy film, no. Który wstawiłem, ludzie, patrzcie, ile tam był cholesterol, czyli więcej niż teraz. Dlatego ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę obiecuję poprawę, będzie następnym razem wyższy ten cholesterol. Teraz przejdźmy do wyników Piotra Kocura, czyli mojego 40-letniego brata. O, tutaj widać monocyty, coś Piotrek jeszcze na dodatek. O, no, tu a cholesterol to już jest ale po prostu... Ale tu dopiero jest, patrz. To już jest przesada. Przesuniemy od razu też na wyniki, na to, co wszystkich interesuje. Cholesterol 251, HDL 69, troszkę wyższy niż u mnie, 173 LDL, 172 i triglicerydy też haniebnie wręcz niskie, tak? Bo do 150 mg jest norma. Jeszcze mamy różne parametry, które z biegiem nauki każdy coś tam sobie dodaje od siebie, tak? Ci dodadzą homocysteinę se zbadaj, bo homocysteina to jest bardzo poważny marker tego, czy będzie stan zapalny, a jak jest stan zapalny, to znaczy, że będzie zawał prawdopodobnie, nie długo. Teraz homocysteina już tak odeszła troszeczkę na bok, już tam, wiecie, to co jest modne aktualnie, to się bada, nie? Zależy od sezonu. To jaki autorytet co powiedział, to badamy. Więc myśmy przebadali również apolipoproteinę B, bardzo modny taki marker też, który... Modny teraz, tak? Modny teraz, aktualnie badamy, tak? Go, no. Nawet powiem wam, że w laboratoriach za bardzo nie wiedzą, jak to interpretować i norma jest od 50 do 150, ale że na przykład już mówi się, że cholesterol całkowity można se do dupy wsadzić i mówią to autorytety naukowe, to przebadaliśmy właśnie te drugie, tak? Bo skoro to nie wyszło, skoro to nie wyszło, to sprawdzamy te inne. Ja jeszcze dodam w takim razie taki inny argument bardzo ciekawy. Bo w tym momencie, gdybyśmy tak wzięli walizki i wyprowadzili się do Niemiec, poszedłbyś tymi wynikami do lekarza, twoje by zobaczył, a to świetny cholesterol, panie, przecież norma jest 250, nie? Tak, co kraj to cholesterol, aczkolwiek na przykład australijskie Stowarzyszenie do Spraw Serca już na przykład rekomenduje nielimitowaną liczbę jaj, a jak wiemy, jest to jeden z produktów, który ma wpierdyliard tak naprawdę cholesterolu. No, ciężko więc, produkt, który ma więcej. Więc tutaj też, jak widzicie, bardzo dużo, mocno się to zmienia, jeśli chodzi o świat, o normy. Natomiast tak wygląda nasz cholesterol. Zanim podejmiemy jakieś pochopne wnioski, na koniec filmu, moi drodzy, sprawdzimy oczywiście dwa najważniejsze parametry, jeśli chodzi o predykcję zawałową taką, czyli homocysteinę, już troszeczkę mniej modną niż w dzisiejszych czasach jest właśnie ten drugi parametr, czyli apolipoproteina B. Niemniej to zostawiamy takiego cliffhangera, żebyście troszeczkę tak, o Jezu, czy umrze, czy nie. Natomiast teraz przechodzimy sobie do czego, Piotrek? Do tego, co też miało się zniszczyć i wielu panów doktorów dzisiaj nagrywa firmy nawet tworzy, żeby specjalnie leczyć te zniszczone wątroby swoimi suplementami, tak? Czyli co? Wątroba.
Dobrze, próby wątrobowe, moi drodzy, wyglądają następująco. Są to, moi drodzy, najpopularniejsze po prostu próby, czyli ALT, AST. Jak widzicie, zielone światełko oznacza to, że jestem w normie. Wszystko jest w normie, jak widzisz, jeśli chodzi o AST, o ALT, o bilirubinę, o fosfatazę zasadową i o GGDP. A teraz moja, powiem ci już, nie... Wątroba nie młoda, wątroba. I nie oszukujmy się, już wiele widziała, jeśli chodzi o imprezy mocno procentowe, ta wątroba. Mało tego, 8 lat jeszcze jest na diecie keto, tak? Wątroba 40-latka. Wszystko to. Tak. Co to, Piotrek? Wszystkie? Co to, Piotrek? Co to, Piotrek? No czekaj, bo coś nie mogę za bardzo załapać. Co to, Piotrek? Zielone wszystko? Wszystko w normie jeszcze masz? I tu jeszcze tak nisko tej dolnej, tych szarlatanów, tych z dolną granicą jestem w stanie zadowolić nawet. Tak. Czyli okazało się, że wątroby nie są zniszczone nasze, a mało tego, jeszcze są, wszystko jest w normie. Tak, i możemy być dawcą przeszczepów. Sprawdźmy w takim razie, co z tarczycą i z hormonami tarczycy. I tak, moi drodzy, wyglądają hormony tarczycy u człowieka, który jest 8 lat na keto. Pamiętajmy, że tarczyca wymaga 150 gramów węglowodanów bezwzględnie, tak mówił klasyk, do prawidłowego funkcjonowania. No jak wiecie, ja mam tych węglowodanów od 40 do 80, jeszcze jestem sportowcem, marnuję je na treningu, więc ja nie wiem, jak to się stało, że ona jeszcze tutaj u nas funkcjonuje. Tak wygląda tarczyca. U Piotera wszystko w normie, jak widzicie. Moja tarczyca. Wartości się nieco różnią. Nie jestem od tego, żeby to interpretować. Któryś ma na pewno gorsze, któryś ma na pewno lepsze. Nie, tak? No, zapytamy się szarlatanów jakiś, to zinterpretuję. Tak, ktoś ci na pewno tam powie. Ale obawiam się... Ja pewnie będę miał niedoczynność, bo mam wyższe TSH, ty będziesz miał nadczynność, bo masz niższe TSH. Ale ja się prawdopodobnie. Chyba żyją te tarczyce, tak? Niemniej nie nam oceniać, to muszę jeść tłuszcz, na parę cholesterol, jak wywaliłem. To. Jedziemy teraz po kolei już, Piotrek, bo tam już mało zostało. Odczyn biernackiego, czyli co nam to mówi? U mnie jest 2. U mnie oczywiście jest lepiej. Bo u Piotera. Bo ogólnie jako ten brat pierworodny. OB jest takie samo, 2, czyli zakres jest od 0 do 8. Mogło być, Piotrek, lepiej, tak? Ale mogło co być to zawsze, jest... mogło być 1. Ale co to jest odczyn biernackiego, to już pokazujemy. Ocena stanu zapalnego w organizmie. Pamiętajcie, moi drodzy, że my z Piotrem jesteśmy sportowcami, tak? Więc te stany zapalne u nas mogą występować nawet w postaci po ciężkim treningu, tak? Jeśli mamy jakąś kontuzję, więc tak opadają nasze komórki, krwinki czerwone, identycznie wręcz. Nie ma tutaj powodów do zmartwienia. Widziałem też OB na przykład u niektórych wysokowęglowodanowych ludzi, którzy jedli bardzo dużo kalorii, że oni mieli na przykład odczyn biernackiego 20, 50, więc wydaje mi się, że jest to dobry wskaźnik u nas, te 2 mm na godzinę. Przechodzimy dalej, bo mamy to samo. Szybciutko do morfologii krwi. Tak powolutku, teraz możesz całą przeskanować. Tak, oto jest morfologia krwi Piotrka Kocura. Jak widzicie, same zielone światełka. Bardzo powolutku tutaj pokazujemy. Monocyty. Monocyty czerwone u Piotrka są. Ale dlaczego? Co to są w ogóle monocyty? Ja wujka zapytam. Nagraj mnie, Piotrek. Nagraj mnie. Cześć, Google. Co to są monocyty? Jak podaje diagnostyka, monocyty odpowiadają za wytworzenie interleukin, by walczyć z drobnoustrojami. Czyli, Piotrek, tych monocytów masz więcej, dlatego że prawdopodobnie zmagasz się z pieprzoną infekcją. Zobaczmy teraz młodszego, 33-letniego, już nie tak młodego ogólnie w populacji brata, Rafała. Morfologia krwi pełna, tak to wygląda. Jedziemy sobie powolutku, tak żeby każdy mógł sobie zinterpretować, czy to jakiś profesor medycyny, czy to jakiś pan doktor po prostu, który chciałby już gdzieś tutaj znaleźć, gdzie tu można statyny wepchać, jakiekolwiek. No kurde, nie, nic. U mnie wszystko prawidłowo. Monocyty, jak widzicie, 8,7%, czyli trochę mniej niż u Piotrka. Dalej, Piotrek, pokażemy od razu. Ja u ciebie nie robiłem elektrolitów, ale u siebie byłem ciekawy, jak w mojej diecie to wygląda. I jak widzisz... Jak działa nasz suplement, chciałem sprawdzić. Tak, jak działają nasze suplementy i jak widzicie, nasza mieszanka elektrolitów działa bardzo dobrze. Wszystko jest tutaj w porządku. A jak wiemy, bardzo często na diecie keto spotykamy się z niedoborami właśnie
zawarcie elektrolitów. Spowodowane jest to tym, że jak przechodzimy z jakiejś gównianej diety, typu właśnie jakieś burgery, jakieś tam bułeczki, to wszystko jest bardzo słone i tam jest dużo sodu. My natomiast przechodzimy na bardzo zdrową dietę, zapominamy czasem też solić naszych posiłków i jest to bardzo ciężkie do uzupełnienia. Spowodowane jest to Kwaśniewskim, który nie kazał solić. Tak, bardzo dawno temu doktor Kwaśniewski na swojej diecie optymalnej też nie kazał solić w ogóle, a co jest błędem, bo wielu z nas powinno się ruszać, Kwaśniewski nie kazał się ruszać, tak, chyba że tam troszeczkę tylko, więc tam sodu nie kazał uzupełniać. Wielu z nas jest sportowcami, pamiętajcie o suplementacji sodu, potasu, magnezu i innych pierwiastków, jeśli wasza dieta nie jest w pełni taka wysycona tymi minerałami, aczkolwiek jeśli trenujecie, to już raczej suplementacja musi wejść w grę. Dalej, Piotrek, co? Pokażmy w takim razie, Piotrek, żelazo. Najbardziej takim ciekawym markerem nie jest czyste żelazo we krwi, a ferrytyna, jak wiemy. Ferrytyna to są tak jakby takie transportery żelaza. I jak widzicie, tutaj Piotr teraz zoomuje na swoją ferrytynę. 118 nanogramów na mililitr. Natomiast u mnie ferrytyna jest to 177 nanogramów na mililitr, więc trochę więcej. Pokaż teraz może tutaj, jak to wygląda na tym grafie. Tak wygląda ferrytyna moja, tak wygląda ferrytyna Piotera. Mówiło się dawno temu, że ferrytyna będzie na diecie keto wypierdzielona w ogóle w kosmos. Pokaż teraz na mnie, bo my tylko mięso jemy i nie mamy jak tego wydalić. I toksyczne się to robi w organizmie. Jakkolwiek to brzmiało surrealistycznie wtedy... Ani pierwsza wtedy, część, ani druga nie jest prawdziwa tej wypowiedzi. Popatrz teraz tutaj, jakkolwiek surrealistyczne wydawało się to wtedy, tak dzisiaj też się to wydaje surrealistyczne. Czym to jest spowodowane, że ja mam więcej żelaza? Skoro ja tak naprawdę podjąłem się tego dwuletniego challenge'u budowania masy mięśniowej i jem na siłę, naprawdę. Znudziło mi się to już bardzo, ale muszę to robić. I tego mięsa naprawdę ja wpierdzielam. Żeby nie skłamać, to jest pół kilo. Wydaje mi się, że to jest mało. Ja dobijam do raczej 600-700 gramów mięsa codziennie, do tego jaj, tak? Jak wiemy, mięso czerwone jest to bomba żelaza. I tak naprawdę wydaje mi się, że dlatego ja mam więcej żelaza, bo po prostu więcej sumarycznie jem tego pokarmu, a jeśli więcej jem, to więcej tego mięsa wpada. I chyba tylko takie racjonalne wytłumaczenie mogę znaleźć tego, że Piotrek ma trochę mniej żelaza na tej strasznej diecie, co tak strasznie dużo żelaza wtedy jest. Nie wygląda na to, żebyśmy mieli jakąś anemię. Po morfologii i po tej ferrytynie już można raczej skreślić anemię. Jeszcze mamy hormony męskie, moi drodzy. Zanim przejdziemy, to zobaczmy, jak z tym testosteronem, bo jak wiadomo, jedni mówią, jak mi testosteron pierdyknął, to mam takie ochotę na baby, że ja nie mogę wytrzymać. Drudzy natomiast specjaliści, na przykład z internetu, panowie doktorzy, mówią, że na keto leci na łeb testosteron. Niestety ja sobie testosteronu nigdy z Piotrkiem nie badałem wcześniej, bo wali mnie to po prostu tak naprawdę. Jaki mam testosteron, nie mam też żadnych... Nie musimy tego kontrolować, nie? Bo wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o te sprawy, tak? Jak już coś by się działo, to bym pewnie chciał sprawdzić, co tam się dzieje. Niemniej, moi drodzy, nie mam tego jak porównać z tym, co było wcześniej, aczkolwiek na stan dzisiejszego badania tego 14, co robiłem, nasze testosterony wyglądają, już pokazujemy jak. I drodzy Państwo, mężczyzna 33-letni kontra mężczyzna 40-letni. No nie spodziewajmy się, żeby Piotr miał taki testosteron jak ja, aczkolwiek wydaje mi się, że może być to spowodowane też snem, tak? Bo gdybym miał obstawiać przed badaniem, to bym jednoznacznie powiedział, że Piotrek będzie miał więcej testosteronu ode mnie. Jednoznacznie bym stwierdził, bo to jest nerwus cholerny, denerwuje się, jest agresywny, jak popije, to chce się bić. Ja mam inaczej. Ja się po alkoholu na przykład robię zabawny, śmieje się, tak? Częściej ryzykuję, ale to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że jestem młodszym bratem i muszę sobie coś udowodnić. I zobaczmy, jak ten hormon, który tak naprawdę wytwarza się w jądrach w nocy, wygląda u mnie. Wygląda to tak, że jest 711 nanogramów na decylitr, z czego zbadaliśmy też testosteron wolny, 26 pg na mililitr. Wszystko tutaj widzicie, jak zakresy, testosteron całkowity mam tak mniej więcej w górnej granicy, natomiast ten jest tak po środku troszeczkę niżej. Natomiast u Piotrka, jak to wygląda, u Piotrka jest całkowite 543, czyli tak po środku, no trochę wyżej, nie no, bez przesady, bo to 142. Natomiast testosteron wolny ma niemal identyczny, ale troszeczkę niższy i tak. Dobrze, skonsultowałem się z moim ekspertem Wojtkiem R., który ten testosteron, on nie ma na przykład w granicy 700, czy tam 1000, tylko u niego bywa ten testosteron na przykład w granicach 2000 i wyżej. Czyli, i tak jak ja mówię, jak my jesteśmy śmiertelnikami z Piotrem,
Piotrkiem. Tak, Wojtek jest już jakimś herosem, półbogiem i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I on powiedział, bo ja się pytałem, jakie badania zrobić. Powiedział mi, że jakąś tam prolaktynę jeszcze, żeby można było stwierdzić, jak wysoki jest naprawdę ten testosteron. Jakieś tam jeszcze 3 badania. Niemniej, testosteron wolny w ogóle olał. Powiedział, że jest to słaby wskaźnik, bo jak on robi badania, to jego interesuje testosteron jednak mimo wszystko całkowity na stan dzisiejszej wiedzy, tak? Wygląda to następująco, że u mnie jest 711, u Piotrka jest 543, czyli wszystko jest w normie, a u mnie jest dosyć wysoko ten testosteron. No co, chyba trzeba powiedzieć, Piotrek, na sam koniec, że no jednak dobrze to wygląda, bo mamy testosteron w normach po 8 latach niskich węglowodanów. Po 8 latach. To już powinna być jakaś padaka z tymi jądrami, tak? Takie coś powinno być między nogami. Takie orzeszki wyschnięte takie. Niezdolny do niczego, a Piotr rąbie dzieci jak idzie po kolei. Nic tu chyba nie trzeba dodawać, jeśli chodzi o testosteron na diecie keto. Więc tak wygląda, moi drodzy, moja witamina D 3640 z delikatną suplementacją. Suplementuję od chyba 2 tygodni 8000 jednostek witaminy D3. Natomiast u Piotrka wygląda to bardziej depresyjnie troszeczkę, czyli 23. Bywało u Ciebie gorzej, bo miałeś też 18 czasem. To wtedy, jak testowaliśmy to naświetlanie tym światłem. Tak, o tutaj niedobór jest napisany. Poniżej 20. Nie, to jest, czyli mój, Piotr to jest ma suboptymalny. Suboptymalny poziom, tak? I to jest bez suplementacji. A z suplementacją Twoja wynosiła właśnie... Optymalny jest. Jak wiecie, pogodę pokazujemy Wam cały czas, jaka jest u nas w Polsce. No, i teraz można by jeszcze powiedzieć tak. To dlaczego ja mam taki suboptymalny, skoro ta dieta jest taka zdrowa? No, dieta jest bardzo zdrowa, tak? Ale dostarczenie witaminy D z produktów szeroko dostępnych, które są w dzisiejszych czasach sprzedawane w sklepach, niestety nijak ma się z tym, jakby to fajnie korelowało, gdybyś jadł na przykład świnię albo krowę, która żre trawę, która kosztuje 2,5 miliona za sztukę ta krowa. Ale nawet jeszcze ja bym inaczej powiedział, byłoby to jeszcze inaczej, gdybym latał z gołą dupą po prostu tam po polu sobie, a nie siedział cały dzień zamknięty i świetlówki mi w głowie świecą. To jest ten, to jest to clue. To też, tak, ale... Bierzemy ze słońca. Ale odnosząc się do tej diety też, nie? To gdybyśmy mieli w 100% grass-fedowe krowy wszędzie w Polsce, tak? Gdyby to mięso było faktycznie wysycone witaminą D, krowy, która faktycznie wypasa się na słońcu i ma tę witaminę z tego słońca. A nie od krowy, która też siedzi w oborze, zamknięta w klatce. Tak. To poziomy tej witaminy byłyby drastycznie inne. Plus tak. To, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby sobie hasać tak naprawdę na zewnątrz, a nie siedzieć przy komputerze. Nie siedzieć i grać. No tak jest niestety. Niemniej jednak, najbardziej optymalna alternatywa... Jest to suplementacja. Przechodzimy do najważniejszych dwóch markerów przeciwzawałowych. Jak to wygląda u nas? Przypomnijmy, że nie jesteśmy w jakiejś wyborowej formie, tak? Bo ja zjadam nadmiar kalorii, nie chce mi się tego jeść, męczę się, bardzo tłusto jem. I jak widzicie, u mnie homocysteina wynosi 7,47, zakres jest 5,46, 16,2. Jest to zakres usystematyzowany przez profesjonalną poradnię, tak? Tak powinno być. O homocysteinie jeszcze nie ma tak głośno, na przykład jak o cholesterolu, że tam już trąbią ludzie, doktorzy profesjonalni, że nie ma co na całkowity patrzeć. Tutaj jest w porządku tak jak było. U Piotrka jest nieco niższa, 6,98 w takim samym zakresie. I teraz powiedzmy do kamery, Piotrek. Pamiętam jeszcze lata temu, jak moja homocysteina była właśnie w podobnym zakresie. I ludzie mówili, ale super, nie będzie miał zawału. Natomiast zdarzyli się tacy, nie wiem jak to nazwać, szamani, szarlatani, eksperci, wieszcze, szeptuni, wiedźmy i tak dalej, którzy twierdzili, że to nie... To jest i tak za dużo troszeczkę, bo najlepiej byłoby mieć bliżej 5,46, czyli tego najniższego. No to ja nie wiem już, co ja mam zrobić. Ja się troszeczkę zbliżyłem, widzisz? Już tak, poniżej 6 zszedłem. Ty już jesteś bliżej. Mimo, że mam większy cholesterol. Jak sobie klikniemy na tą homocysteinę, to tutaj będzie chyba ten graf taki, tak? Jeśli to, moi drodzy, nie jest niższa wartość homocysteiny, to ja nie wiem, o czym my rozmawiamy tutaj. Homocysteina to jest bardziej marker zapalny. Jest to tak samo stan zapalny, który może wskazywać na to, że będą odkładane gdzieś tam blaszki miażdżycowe. Tak jak ja wspomniałem na samym początku, prawdopodobnie ten wskaźnik byłby jeszcze lepszy, gdybym nie trenował, gdybym nie miał kontuzji żadnych. I co tu jeszcze o tej homocysteinie można powiedzieć? Ja jestem bardzo zadowolony z mojej homocysteiny, bo jest bardzo niziutko. Niemniej jednak,
homocysteina już się w dzisiejszych czasach nie liczy. Bo jak już udowodniliśmy wielokrotnie, homocysteina jest dobra na diecie keto, no to po co to badać w takim razie? Udupmy ich inaczej. Tu skrajnie tak? Gdzieś indziej. I ostatnim wskaźnikiem, taki, który pokazuje, że po prostu... Taki modowy, bo teraz idzie modne. Moda, prawda? Więc tak. To była modna homocysteina 3 lata temu, 3 sezony. Tak. To nie jest już modna teraz, tak. Bo teraz jest, nie wychodziło to teraz za bardzo. Jest modna apolipoproteina B, tak? Bo tutaj jeszcze kogoś można udupić, jeśli chodzi o ten stan przedzawałowy, stan zawałowy. Ten wskaźnik jest na tyle młody, że tak naprawdę badania laboratoryjne i same laboratoria nie bardzo wiedzą, jak go zakwalifikować, w jakie widełki go umieścić. Więc pokażmy w Google, Piotrek, jak to wygląda. Norma APOBA 50 do 150 mg na decylitr. Ani w jedną, ani w drugą, tak ciężko. Czyli najlepiej byłoby mieć gdzieś tak, no nie jeden. Wiem, jedynkę najlepiej byłoby mieć. 100 w sumie, bo tak mówimy jedynkę, a to jest 100. Aha, tak, bo jak jest 120, to jesteś blisko 150, to tak? Te górne granice, te niedobre już. Czyli takie, już tak, też niedobrze. Dlatego sprawdzimy, jak nam wyszła apolipoproteina B na stan dzisiejszej naszej diety po 8 latach diety keto. Zobaczmy, Piotr. 33-latek, który je jak świnia na diecie keto, połyka po prostu tłuszcz, nasycone, jedno nienasycone, wszystko, a apolipoproteina B, idealnie środeczek, czyli od 50 do 150. Stary cap teraz, który w ogóle ma w dupie wszystko, ma 1,10. Nawet tutaj nie ma zielonego światełka przy tym, tak? Czyli co to oznacza, że laboratorium nie podejmuje się jakoś specjalnie interpretacji tego wyniku. Tutaj wszędzie były zielone światła, no i wiadomo, i czerwone od razu bije po oczach. Czerwone od razu widać. Gdzie? Mimo, że mam dużo większy cholesterol od ciebie, tak. Ten wskaźnik mamy niemal identyczny. W teorii Piotrek kwalifikuje się do leczenia już statynami. Chłopie, i, i to tak już totalnie. To takim już w zastrzyku. Tak. Już chyba nawet nie w talerze. Gdybyśmy żyli jeszcze normami tymi sprzed 20-30 lat, w 1970, w wieku 40 lat cholesterol całkowity mógł być chyba gdzieś pod 290. Teraz się normy, wiadomo, zmieniły się też metody badawcze. Jedni mówią, że nie ma co patrzeć na te poprzednie, bo to wychodziło wtedy tak jak dzisiaj, ale ja nie widzę dzisiaj normy na przykład dla 40-latków, tylko jest 190 i koniec. Koniec, tyle, nie ma. Nie rozszerza się tego dalej. No, niemniej tak, jednak... I żeby być z wami absolutnie szczerymi, prześledziliśmy pół internetu i polskiego, i zagranicznego, gdzie mogliśmy znaleźć zupełnie inne normy, jak na przykład od 66 do 133, gdzie indziej już 120 i mniej miało być obarczone niewielkim ryzykiem. Wygrzebaliśmy nawet cudze wyniki, które wykazywały z drugiej strony, że to 135 było obarczone wysokim ryzykiem i najlepiej byłoby mieć mniej niż 90, natomiast co znaleźliśmy na stronie firmy, w której robiliśmy wyniki? Już czytam. Stosunek LDL do APOB pozwala na rozpoznanie chorych posiadających małe, gęste i niebezpieczne VLDL, czyli potencjalny zawał. Stosunek LDL w milimolach do APOB w gramach na litr, mniejszy niż 3, gdzie norma to 3,5, sugeruje wzrost proporcji małych, gęstych cząsteczek, czyli tego, czego tak naprawdę nie chcemy. Przeliczając więc mój LDL na milimole oraz dzieląc go przez APOB, jaki uzyskałem podczas badania, ten w gramach na litr, mój stosunek wyniósł 7,76, gdzie zagrożenie zawałem jest poniżej 3, a norma to 3,5. To według tego w sumie zawału nie będzie. Niżej możemy jednak przeczytać, że u chorych poddanych intensywnej terapii statynami pomiar APOB daje lepszą ocenę ryzyka chorób sercowo-naczyniowych niż pomiar LDL, jednakże LDL w dalszym ciągu pozostaje głównym parametrem ocenianym. Aha. Czyli po gówno robiłem w sumie ten APOP. No nic, ale grzebiąc już w najgłębszych statynowych czeluściach nauki, gdzie największe autorytety jak Maciej Banach rozpisały wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce, znaleźć możemy, że cholesterol co prawda 190 i ani grosza więcej. Ale tu, gdzie pisze się o APOBie, ryzyko sercowo-naczyniowe jest znowu na odwrót i tu im mniej, tym gorzej, bo już od setki do 80 jest umiarkowane ryzyko sercowo-naczyniowe, od 80 do 65 jest duże, a wszystko co poniżej 65 jest już bardzo lub ekstremalnie duże. Niemniej moje 103 i 110 Piotrka nadal leży w kolejnej bezpiecznej granicy poza zawałem. Więc wydaje mi się, że gdybym jeszcze jadł jak człowiek normalny, jak przez całe życie jadłem, a nie jak świnia pod budowę masy mięśniowej, bo umówmy się, wszystko co w nadmiarze jest niezdrowe, to jestem absolutnie pewien, że moje keto mogłoby jeszcze lepszy wynik tutaj osiągnąć. Aczkolwiek jak widzicie, nasz APOB wygląda na to, że jest w normie. I to w tej szarlatańskiej normie. Wiadomo, tu jest bardzo ciężko się utrzymać na tej jedyneczce, bo tu troszeczkę tu 0,95 już
lekko, może być zawali gdzieś taki jakiś. Tutaj troszkę za dużo, to też może być zawał. Niemniej, bez jednak tym razem, jest to kanał nie o tym, żeby coś udowadniać wam wszystkim. Reszta kanałów udowadniać próbuje swoją rację. Ja tu z Piotrkiem jestem po to, żeby wam pokazać, jak żyć na diecie keto, jak wycofać na przykład choroby typu trądzik, typu astma, jak nie możecie spać na przykład w nocy. U mnie wszystko to keto wycofało, dlatego po co ja mam teraz dokładać na przykład do moich 80 gramów węglowodanów dziennie 200, 300. Albo po co dokładać do tego statyny? Jak mawia klasyk, miażdżyca nie boli, tak. Zabija po cichu, więc ty nie wiesz, czy masz miażdżycę, czy nie, więc lepiej się przebadaj. Myśmy się przebadali, okazuje się, że nie bolało nas i nie boli dalej. No to nie wiem, na pewno ktoś się przyczepi, mi się wydaje, że mogło być lepiej, tak? Ale jak sobie wejdziecie, moi drodzy, w największe autorytety dzisiejszej nauki, lipidologów i innych profesorów, to mówią, że olać cholesterol całkowity. Bo dlatego, że cholesterol całkowity jest wysoki u ketogeników, to olejmy to, tak? Udupmy ich inaczej. Homocysteiną, ja polipoproteiną B. Także zobaczymy, co przyniesie czas, co moda przyniesie, i co będzie za 8 lat jeszcze nowego. Może będziemy żyć, może nie. Może będą nowe jakieś wskaźniki, które bezsprzecznie tym razem udowodnią, czy będzie zawał, czy nie. Aczkolwiek na dzisiaj to już będziemy powolutku kończyć. Ja za rok obiecuję, że ja się naprawdę wyśpię porządnie. Tak. Ja ten zasrany testosteron będę miał wyżej niż Rafał. I moi drodzy, osobny challenge dla innych propagatorów zdrowej diety, innego keto, może jakiegoś zdrowszego, bo różne są diety keto, są karniworzy, bardzo popularni. Zróbmy sobie wszyscy badania i je opublikujmy. Dlaczego nie? To nawet zapraszamy tak człowieka, wegan, wegetarian, tak, właśnie karniworu. To nawet dla siebie, tak, żeby zobaczyć, czy faktycznie wszystko jest w porządku. Osobiście mogę powiedzieć, że mogę robić też badanie wyrywkowe, jeśli ktoś oczywiście mi zasponsoruje, przyjeżdża, lekarz bada. Tak, możemy sikać tam do tych próbek. Mogę sikać, mogę wszystko robić. Ja nie mam nic do ukrycia, bo też nie mam nikomu nic do udowodnienia. Ja się po prostu dobrze na tym żyję i mam nadzieję, że mój przykład będzie wam wielu służył, którzy mają problemy skórne przede wszystkim, ale i z hormonami. Także to chyba koniec. Po prostu badajmy się, pokazujmy nasze badania i chyba kończymy, Piotrek, słynnym czym? Chyba zakończymy tak jak zawsze. Wszystkiego czyli, dobrego. Czyli do idzie, następnego. Oj, idzie już. Idzie już mnie terapię. Do następnego odcinka i koniec! Koniec! I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Chciałbym pokazać tylko mój kwiatek, który jest właśnie takim porównaniem obu diet, tak? To jestem ja przed dietą keto, a tu jest przepiękny nowy początek. Pamiętaj, że sprawa twojego zdrowia jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu. Jeśli nie weźmiesz się za to sam, to nikt ci nie pomoże. Weź sprawy w swoje ręce i zmień życie tak jak ten piękny. I nigdy nie jest za późno, jak widać. Tu by się wydawało, że jest już zdecydowanie za późno. Ale jednak nie. Bo pamiętajcie, keto to nie jest zwykła woda, to woda życia. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!